Tytuł kursu – sieci gazowe. Moduł – urządzenia energetyczne stanowiące wyposażenie obiektów sieci gazowych. Temat – urządzenia energetyczne stanowiące wyposażenie obiektów sieci gazowych. Dzień dobry, nazywam się Piotr Wiśniewski. Jestem kierownikiem budowy i nadzoruję położenie sieci gazowej na osiedlu Słonecznym. Ze mną jest Tomasz, inżynier budowy. Tomasz się dopiero uczy. Szefie, jakie rozwiązania zastosujemy do budowy gazociągu na tym osiedlu? W procesie projektowania i realizacji inwestycji sieci gazowych podstawowym zadaniem jest wybór rozwiązań ekonomicznie optymalnych, zapewniających uzyskanie wymaganych parametrów technicznych oraz bezpieczeństwo dostaw gazu. Sposób podejścia zależy od tego, czy dotyczy to budowy nowych sieci, czy też modernizacji sieci istniejących oraz rodzaju zastosowanego materiału i układu sieci w obrębie nowego osiedla. Na tym planie ten budynek to stacja gazowa? W jakie urządzenia jest wyposażony? Są to urządzenia do pomiaru objętości przepływającego gazu. Gazomierze stanowią jeden z najważniejszych elementów wyposażenia stacji redukcyjno-pomiarowych w układach sieciowych oraz stacji pomiarowo-instalacyjnych u dużych odbiorców gazu. Gazomierz samoczynnie mierzy i sumuje za pomocą liczydła objętość przepływającego przez niego gazu w odpowiedniej temperaturze i pod odpowiednim ciśnieniem panującym u jego wlotu. Nasz profesor od sieci zawsze mawiał, że stacja redukcyjno-pomiarowa to podstawowy element sieci gazowej. Na dalekie odległości gaz transportowany jest siecią gazową, natomiast w obrębie naszego osiedla jego ciśnienie musi być zredukowane do średniego bądź niskiego. Stacja pomiarowa powinna być wyposażona w armaturę odcinającą na wejściu i wyjściu, jak każdy pojedynczy ciąg redukcyjny. Odcinek pomiarowy powinien mieć przewód obejściowy i przewód odpowietrzający w celu elektrycznego oddzielenia stacji pomiarowej od rurociągów wejściowych i wyjściowych należy stosować złącza izolujące. Instalowanie gazomierzy, rozruch oraz eksploatację należy prowadzić ściśle według wskazań dokumentacji techniczno-ruchowej określanej przez producenta. Skojarzona gospodarka energetyczna to przyszłość dzisiejszej energetyki gazowej. Co to nam zapewnia? Najwyższą efektywność wytwarzania energii przetworzonej przy najpełniejszym wykorzystaniu energii chemicznej gazu oraz najniższą emisję zanieczyszczeń, zmniejszenie kosztów budowy urządzeń energetycznych i kosztów przesyłu energii. Ponadto daje nam to zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego dzięki równomiernemu rozmieszczeniu źródeł energii elektrycznej. Zapamiętaj, proces jednoczesnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej nazywa się kogeneracją, a nowoczesna gospodarka energetyczna to zrównoważone koszty wytworzenia energii i dbałość o środowisko naturalne. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.